Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny live-on-dwu odcinek z symulatora Maszyna. Zapraszam wszystkich serdecznie do obejrzenia tego materiału. Dzisiaj nie jest to multi-stream, jest to tylko stream na YouTubie. A to jest ze względu na to, że Restream stał się programem płatnym, to znaczy dalej jest bezpłatny, ale mi chcieli taką nieładną nakładkę narzucić w miejscu, gdzie teraz widzicie ostatnich subskrybentów, więc mi nieładnie zasłaniała. I no ogólnie no. I tak niż Switcha za bardzo transmisji nie oglądał, mówię to zazwyczaj osoby z YouTube'a. Więc bez zbędnego przedłużenia zacznijmy. Jakby się ktoś pytał, odcinki będą, bo mam do zaplanowania. Więc się nie martwimy o to. Tylko muszę mieć chwilę na to, żeby je zaplanować. Nie? Dobrze, w odpowiedzi oczekiwań dalszych poleceń, ale my też się musimy uruchomić. Jesteśmy w shopie. Ale załączyliśmy już sobie bateryjki. Ja będę sprawdzał za jakiś czas jeszcze czat. A to dlatego, bo mam tu niby na OBS-ie czat, ale nie wiem do końca, czy to działa. Bo w shopie jest prąd. Czyli możemy sobie zezwolić na to, żeby ten pantograf tylny podnieść. Gdzieś to to było, ja się nie mylę, jest pantograf tylny. Czekamy. Jest i prąd, wyłącznik szybki. A nie, przepraszam, najpierw przekreślić i teraz dopiero wyłącznik szybki. Przetwornica. Sprężarka. Reflektor prawy. Już jest ładna kierownica, widać. Dobrze, wyłączymy światło w kaminie. Wyludujemy sobie naszą lokomotywę. I właśnie teraz widzę, że gra była zdecydowanie za głośna w porównaniu do wszystkiego. Teraz jest chyba w porządku bardziej. Na chwilę oświetlenie kaminy, trzeba radio włączyć. Kanał tu jest manewrowy. I zewczy. Ej, nie działa to zew. Dobrze, ale Shift 1 trzeba wcisnąć. Na rozpoczęcie. O, witaj panie. Witam serdecznie. Jeszcze tylko jedną rzecz to sprawdzę. No niestety nie działa banowanie na tym czacie z OBS-a. No cóż, najwyżej się będę przełączał. Dobra. Pięknie. Shift 1. Radio. Słuchaj, trzeba brać pilnie jakąś łajkę czy coś. Dobra.
To tam słychać ogólnie to z ciekawej kopalni, bo się nie dzieje, no przygotowania do matury intensywne. Oczywiście, no już mało czasu zostało. Będę się starał, na YouTube mam parę odcinków, ale szczerze nie mam czasu, żeby je zaplanować. A u pana co słychać, panie Michu? Coś ciekawego, coś się zmieniło. Do ostatniego czasu. Dalej pan te wszystkie pociągi nagrywa. Hamulec postojowy. Tu jest. Jeszcze tego mi brakowało, dobra. Teraz możemy ruszać. Idziemy, mało czasu zostało. A wyjazd z Dębicy. Ogólnie 10-sekundowe opóźnienie na transmisji. Ale to jest spowodowane już YouTube'em niestety. A nie ustawieniem mojego OBS-a. No już mówię, teraz żadne inne poboczne programy nie wchodzą w grę, a na dobrze pogoda od 3 tygodni nie spada poniżej 16 stopni w słońcu. No, to pan ma dobrze. No, u mnie niestety lekko gorzej to wyglądało. Chociaż wczoraj i dzisiaj też było ciepło, naprawdę. Jeszcze przedwczoraj chyba też. Jak od paru dni. Ale od jutra słyszałem, że znowu ma być 11 stopni. Już długo się nie nacieszyliśmy tą pogodą, a ma spadać. Ma spadać, z tego co słyszałem, nawet śnieg ma padać. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Zatrzymujemy się w punkcie kontroli. I stoimy. U mnie ma się trzymać. No, wiem, że u pana. No, u panu ma się nie wytrzymać, panie Michu. No, z tym się zgodzę, właśnie dzisiaj pogoda oglądałem na TVN, więc. Pokazywali, że tam w dole Polski. Ma się utrzymywać. Chociaż na górze te. No tam po lewej stronie też widziałem. Michałś? Tak. Chodzisz do tego w koszecie, tylko to chodzi o to, żeby jak najszybciej to zrobić, bo już jest zaraz odjazd pociągu, ludzie. No jest zaraz odjazd pociągu. Ostatnio byłem samochód zamienić, więc no teraz akurat deszcze by nie były wskazane na mnie, szczerze mówiąc. Ale ta muzyka jakoś dziwnie się rozrusza, jakoś albo za cicho jest, albo się rozrusza z myślą. Spróbujmy to mniej więcej zrównoważyć. Myślę, że teraz będzie w porządku. A my w tym czasie manewrujemy. Dalej. O, nawet Nightbot widzę, że się pokazuje też jak to. Pięknie. Ale dzisiaj taki miły akcent mnie spotkał. Razem z kolegami tramwajem i nagle jeden z. Mówi, że jedzie pani Bogumiła, Balbina.
Ale nie, jedzie. Że jedzie pani Bogumiła. A kto to jest pani Bogumiła? Jeszcze od tego należałoby zacząć. Nie znam żadnej pani Bogumiły. Ale skoro doda pana miły akcent, to znaczy, że pani Bogumiła jest bardzo miłą osobą. Ciekawe, jakie wagony na nas czekają, czy jest to mój skład, czy nie. Znaczy skład, który ja lekko edytowałem, czy nie. Niszczyciel terrorysty. Aha, nikt jej nie lubi, a. To jednak na odwrót niż to, co myślałem. Ale się odbiłem. No ostro, siostro. Trochę lżej. Dobra. Mamy. Dobra, reflektory białe i teraz tak, czekamy na odjazd, kanał radiowy, to będzie RT, a R2 bodajże. Tak, to widzę, że jest R2 przez cały czas. Dobrze, więc sobie zmienimy na R2. Dobrze, więc tak. Wystarczy, że siedzi na swoim skuterku, ta droga do domu będzie uzgodniona, blokuje autobusy i tramwaje. No to się nie dziwię, że nikt jej nie lubi. No niektórzy ludzie tak mają. Nic osobowa do Dębica osobowa, tak, przez sam dobrze. Więc tak, na skład wygląda następująco. Jeden skład, jeden wagon drugiej klasy, taki o, bezprzedziałowy. Drugi wagon bezprzedziałowy i trzeci wagon bezprzedziałowy. Potem mamy wagon bezprzedziałowy dzielony z pierwszą klasą przedziałowym. Potem mamy wagon przedziałowy pierwszej klasy dzielony z drugą klasą bezprzedziałowy. I tu mamy jeden wagon przedziałowy, drugi wagon przedziałowy i trzeci wagon także przedziałowy. I co teraz, drodzy Państwo, nas czeka? Nie to chciałem. A czeka nas odjazd po prostu. Czyli to czy ja? A ja mi nie wykryło, że mi się zatrzymaliśmy na tym stronie. No niby od kierownika odjazd, no dobrze. Skoro kierownik pociągu tak powiedział, to odjazd. Może drzwi były po prostu szybciej otwarte, jak nas nie było. I wszyscy ludzie wsiedli. Mamy aktualnie 4 minutki opóźnienia, bo tutaj wyszło. Ja naprawdę się wam nie dziwię, że jak blokuje wszystkie autobusy i tramwaje, to nie dobrze. Raczej już nam się nie uda nadrobić ten rozkładu, nie? Tych 4 minut. Chyba, że po oblocie. To już wtedy co innego.
Nie dziwnie, teraz ten ABS wygląda, już się przyzwyczaiłem do tego rejestra. I teraz wszystko mi się miesza. Ten obraz jakiś tak oddalony, ten czas jakiś duży. To tam ma być. Dobra, wszystkie wagony zaraz wyjechały. Zbocznikowanie. Dzisiaj akurat wyjechała z autobusu i że trzeba dać ścinać skrzyżowanie. Że poleciała po pasie do skrętu w lewo, później dwa pasy w ruchu na wprost i przez trzy pasy głównej wróci. Niezła, niezła, niezła. Naprawdę niezła. A kanał numer 3, nie 2. Jeżeli to jest historia prawdziwa, to naprawdę niezła kapitka. Stwarzane zagrożenie w ruchu drogowym. A swoją drogą też im blokuje innych kierowców. A jak to ona jeździ tym skuterem po autobusie? Dobrze mam rozumieć? Blokowała dzisiaj lewy pas tym, że nie. Tym, że za nią jechał patrol policji. A kory sięgał ponad 1,5 km. Aha, czy jeszcze lepiej. Blokowała lewy pas, za nią jechał patrol policji. Aha. I policja z tym nic nie zrobiła, tak? Jeszcze lepiej. Dobra, to na pośpiechu. A witam serdecznie, panie Gary 21. Na transmisji na żywo. Policja ochlała sprawę. Ajaj, co z tymi policjantami w tych czasach? Dobra, następny postój na jakiej stacji ma być? Turowie dopiero. Aha. No to kawałek sobie pojedziemy, drodzy państwo. Jaki numer EU07? Dobre pytanie. EU07 150. Normalnie im szybciej, tym głośniejsza ta lokomotywa. Dobrze, chyba 8 wagonów ciągnie. No, też ma. Na tej 120 się łaskawie rozpędzimy w końcu czy tak. Zbliżamy się do jakiejś stacji, nawet nie wiem jakiej. Ja wiem, że ma być ograniczenie do 80 lat. Prędzej
wyżej 120, a limit 40. Ale gdzie tu jest limit 40? Panie Michu, pan myśli logicznie i się patrzy trochę na te tory. A to, że tam sobie pisze limit 40, to nie oznacza, że taki jest rzeczywiście. Teraz to ma być 80, taki był wskaźnik. I jedziemy 80 na 80, nie? Wszystko się zgadza. Dobrze, że to nie N57, jak tam 110. I masz roller coaster. Też z tym się muszę zgodzić. Kiedyś jechałem na N57. Jako pasażer zresztą, ale normalnie tak by miało, że nie mogę posiedzieć na krześle. Udało mi się tego noka złapać. Piękny trapezik. Nie musiał zobaczyć zdjęcie, bo inaczej to ja nie powiem, czy to jest trapez, czy nie. Na następnym live całkowo wycieczka. Można pomyśleć, nawet ostatnio było całkowo w tej jakiejś transmisji. Ja nie zapomnę, to będzie całkowo wycieczka na następnym transmisji. Ale nie wiem, kiedy ona się będzie odbywać. Ja musiałem się upewnić, to zmieniłem na 3-3-8. Dobrze. Być tu 70 gdzieś. Nic się nie mylę. Najmniej taki był wskaźnik. No i oczywiście jest. Nasz wskaźnik wskazał, tak jest. 70 tu obowiązuje. No jakiś trosko rośnie. Tylko dwa drapezy w PKP Intercity EP07 330 i EP07 338.
Jeden jest czynny, a drugi czeka na NG. Czyli się wszystko wyjaśniło. U mnie przed chwilę jakiś tu pośnisk kulą mi się pokręcał, zaprezentował na tym górnym menu. Będziemy wierzyć do Turowa, to raczej będziemy wiedzieli o tym. Jeszcze nie było chyba zmiany kanału na R2. R2 jest od Krapinkowicza. Czyli gdzieś to już powinno być. Zmienimy. O. Dobra, i następny semafor na S1. Tego co widzę przed sobą. Już nie będziemy tak gnali. Teraz psie pole. No to już dawno był ten grafikowy. Już nie jest semafor na stój. Nie wiem, widziałem. Na górę zdążyłem zobaczyć. Jest na stój, czy jest na stój? Nie, jeszcze jest na stój. No jeszcze można było trochę odpuścić. Kawałek jest. Na semafora. Dobra, pomalutku sobie dojeżdżamy. Tam jakiś drezyniak jechał. Podany mechaniku, wjazd i wyjazd podany. I mamy przelot. Trochę się nie zgadzę, EU0750 pracuje dla prywaciarza. Ciekawe. A w maszynie nie pracuję dla prywaciarza. W maszynie pracuję dla Intercity. Teraz która informacja jest prawdziwa? Uczestniczył w katastrofie kolejowej pod Reptonem. Jakieś mało znana katastrofa kolejowa. Szczerze powiedziawszy, nic o nim nie słyszałem. 2014 pracował na PKP Intercity. Aha, czyli już się wszystko wyjaśnia. Thank you.
naczyń szybciej został wyrzucany. I na nim spasają się popsuła lokomotywa. Aha, pięknie. Wiesz, nieprawda, że się zepsuła? Ja, oczywiście. Oczywiście, że się zepsuła. Należycie sobie Państwo przeczytać. Ja w jednej jednej głośnicy. Czyli na nią zrobił. I co teraz? Nic nam nie pozostaje, jak odłączenie uszkodzonych silników, nie? I tu jeszcze pamiętam skrótu klawiszowego na to. Szczerze. Muszę się doszukać, mamy państwa, więc... Niestety, jak tego nie zrobię, to za daleko nie pojedziemy. Co się stało? No się zrobił poślizg koł, a silniki trakcyjne nie lubią poślizg koł. Nie wywaliło. Silnik trakcyjny. Nie pozostaje nam nic innego, jak odłączyć uszkodzony silnik trakcyjny, tylko ja już nie pamiętam, jak się były te klawisze. Wjeżdżając na zwrotnicę przed ostatnio wagony skręcie, na tor A ma być 3120 km, gdzie biły się na ciągu towarowego. No to rzeczywiście nieprzyjemne. Już, no nie mogę robić dużo rzeczy teraz, panie. Autopilot zrobi to za mnie? Niestety chyba autopilota nie nauczy łączyć uszkodzonej silnik. A niestety. A nie działa, nie działa, panie, no na tyle mechaniki tutaj jeszcze. Łączenie uszkodzonej silniku w Ctrl plus A. Przedział maszynowy. Te uszkodzone silniki na pewno się to przełączało gdzieś to do było. Tymi wajchami, nie? Już nie pamiętam. Kiedyś bardziej się tym organizowałem, zajmowałem. To jest sprężarka. To są przetwornice. Dobrze, no ja odłączmy te uszkodzone silniki w takim razie. A jaki inny scenariusz, panie? Wyjechali. To znaczy teraz będziemy jechać strasznie wolno. Tyle co powiem. Lokomotywa nie będzie miała tyle mocy na rozpędzanie. Będziemy mieli tylko dwa równoległe silniki trakcyjne.
PKP w pełnej oczywowości, tak. Nawet teraz, drodzy Państwo, możecie to zaobserwować. Przecież mamy nie wiadomo, jak już powinniśmy się szybko rozpędzać, a nie tak. Jeszcze kawałek do Turowa, wiem, ale w Turowie na tygodniu naprawę. To się wiąże chyba z wymianą całych silników trakcyjnych. Najmniejszy w maszynie zrobić coś, żeby naprawić. Czas spocznicy. Żeby dać się dało. A kto mi drogę ustawi, żebym potem wyjechał na odpowiedni. Dużo loków jak loków, czy po prostu samych tekstur? Także też musieli odwzorować takie awarie w maszynie. Które da się ręcznie ustawić. Zobaczymy, przetestujemy. Będzie opóźnienie nie wiadomo jakie. To są ręczne zwrotnice. Tu na przykład N57 stoi. Bierzemy i podpinamy z przodu N57. Nawet w podwójnej obstawie widzę. Tu jakieś stoją. To tamtych nie mam nawet jak podpiąć.